Witam was w kolejnym odcinku. Po trzech niepowodzeniach z misją policjanta stwierdziłem, że mam to już kompletnie w dupie. Nie będę do tej misji podchodził po raz kolejny, a po prostu zajmiemy się wątkiem fabularnym. No i jak wiemy, na późniejszym etapie gry będziemy może mieli czołg i może postaram się to zrobić czołgiem. Tylko że tak jak mówię, no problem z czołgiem w tej grze polega na tym, że on jest strasznie wolny i nie wiem, czy ukończenie w ogóle misji Stróża Prawa czołgiem będzie w ogóle w tej grze możliwe. No jak na razie mam to gdzieś. Już mam podniesione po prostu ciśnienie po tej misji. McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witsec property down in Newport, some apartment behind a car park. Torch that place. That's it. Flush him out and you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. Na świecie, w którym przybywa ochroniony świadek. Proszę bardzo, za pierwszym razem. Na moim pasie zawsze musi ktoś być. Może też tak spróbujemy kiedyś. No, na razie już stronę tę misję tego policjanta. Póki co. Może na następnym live'ie się tym zajmiemy. Nie, słuchajcie, jeszcze jak jutro będzie z live'ami. Z live'em. Czy jutro się będę odpalał, czy jednak nie. Może okazać się tak, że po prostu będę zmęczony po robocie i mi się go po prostu najwzruszeniej w świecie nie będzie chciał odpalać, no ale zobaczymy, no. A wtorek chyba powinien mieć wolny, więc... Więc może wtedy. Hey, kid, over here! An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica is playing up. So, good luck. Oczywiście deszcz pada w klopie. No i właśnie o tej misji mówiłem. Trzeba ochronić tutaj chwilę. Tam będziemy mieli bazukę, to przynajmniej będziemy mogli sobie już wykonać, żeby 5 helikopterów rozwalić też, nie? Muszę jeszcze zdobyć czołg, nie? You're listening to me, Andre, the Accelerator, a.k.a.
Także jednego sobie wezmę oczywiście. A drugi dostarczę po prostu do doków, nie? No jak to jeździcie, kretyny, nie? Czy wiecznie muszę wyjeżdżać z tego skrzyżowania, jak ja jadę prosto? Dobra, ma otwarta, czyli mnie się spodziewają, dobra. Jest i czołg. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Czołgu jeszcze nie ma dostępu, co? Nie. A po tej misji powinienem mieć. Dwa razy strzeliłem z shotguna w ten, co i nic, nie? No! No świetnie, świetnie, no. Co za dramat po prostu, nie? Znowu będę musiał powtórzyć jeszcze tamtą poprzednią misję, nie? Gra w tej grze uderzenie. Masakra. Czemu dzisiaj musi iść wszystko nie po mojej myśli, nie, w tej grze? Same po prostu niepowodzenia. Dobra, niech ten radiowóz też to będzie na wszelki wypadek. Może go później nie szukać już zaś. Discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in which that property down in Newport, some apartment behind a car park. Talks that place. That's it. Flush him out and you put them down. Make sure he never talks to nobody. Yep, I've been drinking again. Dobra, save game. Na wypadek niepowodzenia. Która jest godzina? Już prawie, słuchajcie, 20, no, także trzeba będzie niestety, ale zaraz skończyć.
No, to jeszcze zrobimy tę jedną misję, no. Over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. Good luck. Ta postać, którą mamy ochronić w tej misji, to... To wiecie, kim jest ta postać? To jest ta sama postać, co w GTA Vice City. Ten Phil właśnie, co Tommy Vice City też dla niego wykonywał misję. I wtedy była ta misja... Który się tam bawił ładunkami wybuchowymi i ten... I stracił właśnie tę rękę, nie? To jest właśnie ta sama postać. Zablokujemy tutaj te dwa wyjścia, żeby się nie mogli w ogóle zbliżyć do tego. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those jello-belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. No, ale czemu kurwa po tej stronie wysiadł? Dup nie pociągnie się. No, świetnie, nie? O, sakra, dobra, już jest godzina 20, ale... No, chcę wykonać tę misję, no. Przynajmniej wtedy już, kurde, będę miał czołg. Także, no, live się trochę przeciągnie, no, ale to już trudno, no. Muszę mieć czołg. Koniec, kropka. To jest... moja misja. Należy mi się jakaś nagroda za te wszystkie niepowodzenia. This is
Dobra, już oglądaliśmy to. Proszę tą śmieciarkę, to postawimy. No stóż już w gnoju. Pierdzie, to za upierdliwy gość. Tam konwojowóz, ten, bo są dwie jakby drogi wejścia tutaj, nie? Jedna właśnie jest tu. Great phone to head, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Tylko, że muszę zapamiętać o tym, żeby to parkować. Właśnie tą stronę. Oni się tu nie dostali. Teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash under the bench. Now get out of here. I'll handle the cops. Yeah. Na pewno przyda się M4 i bazooka. Ale pokupujemy sobie jeszcze trochę. To znaczy się shotguna już mam, więc nie, ale wyrzutnia rakiet na pewno się przyda. No dobra, kupujemy wszystko jak leci. Dobra, powinno styknąć. Nie mogę wsiąść do czołgu? Jeszcze nie, ale myślę, że to się zmieni. Kurde, kartelu. I chyba ona będzie potrzebna do jednej z misji. Nie jestem do końca pewien, ale a może się tak okazać.
że ten odjebut wypieprzymy. Chyba, że słuchajcie, przedłużymy live do 21, co? Chyba tak zrobię. Bo tak to normalnie byśmy kończyli, więc... Nie będę już tam zmienił rozkładu, ale przedłużę go do 21. Tak zrobimy. Ja chcę czołg. Nie ma bolca, że nie. I tak właśnie wszyscy jeżdżą w tym Liberty. Co, i czołgu nie ma? Pewnie będzie o jakichś konkretnych tych, albo porach dnia, albo... To może spróbujemy sobie wykonać jakąś rozwałkę ze zniszczeniem tych 5 helikopterów. Thank you.
Toaletem nie wychodzić za bardzo. Trzeba będzie powoli ewakuować do domu. No, jednak nie. Statystyki, no i wysadziłem 3 helikoptery. Gra. Towarzysze broni. O, raz jeszcze. No muszę przynajmniej zdobyć ten achievement, no to nie ma bata. Nie ma, że boli. Fajnie się zachowują te helikoptery w tej grze. Tylko jeszcze jakby sobie tak niżej podleciało, to by było fajnie. Ja go aż tak nie sięgnę. Okay.
Kurde, czekajcie. No moment, muszę się wysmarkać. A nie mam chusteczek. Zaraz wracam. Dobra, jestem już. Słuchafony na uszy i nawalamy się z policją na dole. Niech to będzie dla nich kara za te wszystkie niepowodzenia, za to, że mnie ścigali podczas tych misji policjanta. Niech poczują mój gniew. No, są dwa helikoptery. Bardzo elegancko. Jeden tu. No brawo, kurwa. Co za pajace. Ej, no ale kuźwa. Co za kutasy jedne. No i znowu muszę to wszystko od nowa powtarzać, nie? Co za dramat, kuźwa. Ileż razy można jedną czynność robić, nie? Iż można powtarzać to. Normalnie dzisiejszy dzień z tą grą to jest masakra, nie? It's not it, Salvador.
Kupiłem sobie więcej chyba tych wyrzutni rakiet. No i zaś na moment spokój. No, kamizelki nie mam. Niestety. Najgorsze jest to, że już nie ma ani apteczek, ani niczego nie. Może gdyby właśnie zamiast radiowozu zachować wóz FBI? No i nie zabili, no... No nie! No powiedzcie mi jak! Potrącić radiowóz i stoi na tobie radiowóz, no. A tobie HP spada cały czas, nie? Noż ileż razy mogę robić jedną czynność, nie? Kiedy ja wysadzę te 5 helikopterów? Widzę, że pierwsza kryjówka chyba była jednak lepsza do tego.
Bo sobie już zapiszę grę, póki jeszcze żyję. A wanted level po prostu będzie cały czas, nie? No żeby już po prostu w statystykach mieć ten że tyle helikopterów, żebym uwalił, nie? Cała armia się tutaj teraz zaczęła. Dobrze. Świetnie. Może on strzelił w ścianę, a nie w ten, nie? Co za dramat. Dobra, ale helikopterów mamy... uwalone 4, więc jeszcze jeden helikopter do zniszczenia. Pozostanie. Sezon polowania odblokowany. Zniszcz 5 helikopterów, pięknie. Windą jeszcze tam zabierze. Ciekawe, czy ta winda się w ogóle zamknie. Zamknął się. Towarzysze broni, dobra. Zatwierdź, okej. Gra wczytaj, gra towarzysze broni, dobra. Spróbujemy pojechać zobaczyć, czy jest ten czołg u tego, czy nie. Jakieś ja tu mam fury, na razie wóz karteru tylko.
Także achievement za rozwalanie helikopterów zdobyty. Tylko teraz jeszcze potrzebowałbym wozu. Nie będę brał tego wozu Carter, bo on może się jeszcze do jakiejś misji okazać przydatny. No nie chcę mi się zaś szukać tych wszystkich wozów później. Więc pojedziemy sobie tutaj na północ. Tego sklepiku i zobaczymy. Czy w końcu mają ten czołg, czy nie? Wciąż nie ma, nie? Nie podoba mi się to. Wtedy nie mogłem do niego wyjść. Nie wiem, czy on się rozpija o jakichś konkretnych porach, czy o co to chodzi, nie mam pojęcia. Ale zobaczmy jeszcze tą jedną misję u Raya w takim razie. Mam nadzieję, że to nie będzie ta misja polegająca na tym, żeby go zawieźć na lotnisko. Bo tamtą misję w GTA 3 pamiętam właśnie wykonywałem czołgiem, nie? Żebym już czołgiem go przewoził. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it! We're both gonna do pretty well out of this, kid. Jeżeli oznacza to czołg, to tak. I'm Tony on Flashback FM. Here's one for people who were so hip, if you know what I mean. It hurt. Bo też w tej misji będzie ścigałem policję. Też tam wjadę z powrotem. Kurczę, nie nauczył się jeździć na Liberty City. Ja
świetnie. Tak, jeszcze się zabij. No i ciekawe, jak ja go teraz kuźwa dogonię, nie? Save game. No już 20:42, także ile już to nagrywam? No w prawie godzinę. Dobra, to jeszcze tam pociągniemy o tej 21:00. Celu. Oh, yeah.
Na ryby. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Kelny uczy policyjną. Tam Asuka chyba powinna mieć, nie? W tym takim porcie. Czemu każe mi ją ukraść aż tutaj? Dobra, no. Skoro tak. Tylko właśnie, żeby się teraz nie utopić, nie? No! Kuźwa. No,
jest problem z głupim wysiadaniem z łodzi, nie? Da, myślę, że jeszcze jakoś tą jedną misję zdążymy sobie wykonać, nie? Pojedźmy jeszcze na północ. Czy jest ten czołg, czy nie? Czołgu ciągle nie ma. Zresztą ja sobie pokupuję jeszcze jakieś giwery. Jeszcze chciałem przynajmniej jedną misję wykonać. Dla Reja. Najpierw grę zapisać. Okej, goniąc do wody, zatwierdź, okej. Kill a goddamn fly! I paid you good money to kill that witness. And he ain't dead! And today he's gonna make a federal deposition! He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal! Przeżyć wybuch w ten łodzi. Na tej misji by się przydało coś cięższego chyba. Bo tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to chodziło właśnie o ten kuloodporny ten pancerz tego typa, nie? Jest cały w bandażach. Trzeba staranować ambulans na tyle, że po prostu ten właśnie z ciało wypadło, nie? Tylko, że nie da się go uszkodzić kulami ani nic takiego, nie? Thank you.
trzeba po nim albo przejechać parę razy, albo... Na drodze się nie leży. No. Ta policja to też zaraz kopa do dupy dostanie. No, jest. Ciekawe, czy do mnie jeszcze napisze, czy nie. Na pejdzierze albo coś, czy będę musiał tutaj ukończyć to. To było do Donalda, czy kogoś tam, Donald Love chyba, tak się nazywała ta postać? Z GTA Vice City. Ale dobra, także ja tutaj zbieram jeszcze wszystko co trzeba. Baseball. I dobrze, moi drodzy. Ja już live będę pomału kończył. Zostało już tylko 5 minut, dlatego już nie będę podejmował się żadnych misji czy aktywności pobocznych. Zobaczymy sobie tylko jeszcze tutaj na szybce achievementy. Co takiego pozostaje nam do zrobienia. Tak więc rozwaliliśmy dzisiaj 5 helikopterów. I te Królestwo Niebieskie też udało się zrobić i złapać 20 razy. 21, tak. Dzisiaj te 3 achievementy udało nam się wykonać. I co tutaj nam pozostaje do zrobienia? Także jeszcze do zrobienia mamy 20 skoków. Czy 20, no po prostu wszystkie skoki trzeba wykonać. Kropla w oceanie. Misja wymiana. Wszystkie te misje ze zdalnie sterowanym samochodzikiem. Misje ratunkowe strażackie patrolowe. Jak wiecie, dzisiaj podchodziłem do misji patrolowej 3 razy, nie udało się, więc już srałem to po prostu i wolałem się zająć wątkiem fabularnym. Ukryte paczki, 100% poziomu ukończenia gry, wszystkie osiągnięcia, misje telefoniczne, 20 rozwałek, 2000 samochodów. No i właśnie te listy tutaj, nie? Eksport, import, eksport. Co najmniej 5000 punktów rangi przestępcy. A ja mam kapo. 4552. Procent ukończenia 60. Wykonane misje 54 z 73. Ukryte paczki, wyjątkowe skoki. Wpadki, wizyty w szpitalu, wykończenie członkowie gangu. No i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Także, słuchajcie, to by było, myślę, na tyle. Jeżeli oczywiście podobało wam się, to zostawcie tę łapkę do góry, suba, kliknijcie w dzwonek, zaglądajcie też na moje pozostałe social media, jeżeli chcecie być stanem bieżąco widzą twitchowym, zarzucam wszystkie też potrzebne tej komendy. Standardowo tylko zobaczę, do kogo mógłbym was jeszcze zaprosić. Przeprowadź rajd. A zostawieni Klausowi, który pogrywa sobie właśnie w Cyberpunka. Rozpocznij rajd, słuchajcie, a my będziemy się widzieć w kolejnym odcinku na YouTubie. Trzymajcie się i do zobaczenia.